Jak zwykły człowiek dosłownie zrealizował ewangeliczny ideał. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Błogosławiony Jan Bejzen, posługacz trendowaty, którego przyjaciółmi stali się najubożsi, a on faktycznie do końca ich umiłował. Samarytanin, który leczył nie tylko ciało, ale i duszę. Ojciec Bejzen na ołtarze został wyniesiony 18 sierpnia 2002 roku podczas mszy na krakowskim Błonie. W czasie beatyfikacji miałam roczek, a moi rodzice uczestniczyli w tej mszy. Z ojcem Bejzenem ponownie spotkałam się na koncercie jubileuszowym 70-lecia mojej szkoły. Pozwoliłam sobie cofnąć się do czasów, w których ojciec Bejzen pracował na Madagaskarze i zadałam mu kilka pytań. Ojcze, co zabrałeś ze sobą, wyjeżdżając na Madagaskar? Zabrałem niewiele. Wśród moich bagaży były siekiery, piły, młotki i tym podobne. Jednak najważniejszym bagażem był mały, pomalowany na brązowo kuferek. Co miałeś, ojcze, w tym kufrze? Skarb największy na świecie. Był nim obraz. Kto był na tym obrazie? Pokażę ci go. To twoja matka? Tak. To jest moja najdroższa matka. Przywiozłam tu jej portret, żeby zawsze była przy mnie. Ty jesteś biały, a ona ma czarną twarz. To naprawdę twoja matka? Tak, to moja mateńka. Pocałował obraz i włożył go z powrotem do kuferka. Ojcze, jaki jest sekret w tym, aby znaleźć swoje prawdziwe powołanie? W jaki sposób zawsze dochodzić do celu? Trzeba się modlić, żebyśmy szczęśliwie doszli. Dlaczego nigdy nie poddawał się ojciec i bezustannie walczył o budowę tego szpitala? Ani święty Ignacy, ani święta Teresa milionów nie mieli. A mimo to domów dla biedaków pozakładali wiele. Mogliśmy i my, ufając miłosierdziu Bożemu. Ojcze, nie brzydziłeś się tupnących rad trędowatych? Byli chorzy i bezradni, chorym trzeba pomagać. Bóg jest tylko jeden i wszyscy jesteśmy Jego dziećmi. Oni też.